Rewolucja z Ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej z cyklu rozmów Rewolucja z Ducha, rozmowy fundamentalne. Naszym gościem jest dziś Paweł Zuchniewicz, chyba najbardziej płodny w Polsce Wojtylanolog, tak by trzeba to powiedzieć, autor biografii beletryzowanej i zwykłych biografii, autor książki o cudach Ojca Świętego Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Witam serdecznie. Ja również witam. Ciocia moja mówi, ty taki papista. O, papista, można też powiedzieć, watykanista, ale bardzo z konkretnym zainteresowaniem. Papista, dobrze, więc naszym gościem jest papista Paweł Zuchniewicz. Witam jeszcze raz serdecznie. Ja bym zaczął od takiej gorącej sprawy, która rozpala, wprawdzie nie dotyczy rewolucji z ducha, ani nie z ducha, ale jest jakoś związana z rewolucją cielesności Jana Pawła II. Od jakiegoś czasu Gazeta Wyborcza publikuje w odcinkach życiorys Wandy Półtawskiej, która w tych odcinkach ma się stać takim złym duchem Jana Pawła II. Wszystko, co się Gazecie Wyborczej w Janie Pawle II nie podoba, czyli stosunek do antykoncepcji, stosunek do aborcji, stosunek do nowoczesności liberalnej, czy takiej, no, w znaczeniu tego wszystkiego, co jest związane z postępowym liberalizmem, niechęć do Gazety Wyborczej, czy sympatia na pewnym etapie życia Jana Pawła II do Radia Maryja. Wszystko to jest zrzucone na karp Wandy Półtawskiej, która staje się guru niemalże, takim po prostu kreatorem wszystkiego w życiu Jana Pawła II. Na ile Wanda Półtawska rzeczywiście odgrywała rolę w biografii papieża, a na ile odgrywała rolę? O, tak najpierw. Przy całej polemice z Gazetą Wyborczą, bo zamierzam tutaj taką podjąć w odpowiedzi na twoje pytanie, z jednym muszę się zgodzić. Brat Karol, siostra Wanda. To znaczy brat i siostra. Rzeczywiście ich relacja do siebie jest relacją braterstwa i siostrzaności w sensie duchowym. Czyli tak jak Franciszek i Klara. Są takie zjawiska i nie tylko Franciszek i Klara. Jest Teresa i Jan, prawda? Tak. To jest, dla mnie... Hans Urs von Balthasar i Adriana von Speer. Właśnie. Bardziej to jest typowe zjawisko w głębokiej mistyce, prawda? To znaczy, że są osoby, które są ze sobą, są w relacji duchowej, ale tu podkreślam, w relacji siostrzano-braterskiej. I zresztą sama Wanda Półtawska, ona o tym też mówi, że ona szukała brata. Ona nie miała brata naturalnego. Ona miała same siostry. I ona szukała brata. Szukała starszego brata. I znalazła. To jedno. A druga sprawa to cała ta to kwestia rodziny, czystości, miłości. No, to jest ryzykowna teza, jeśli ktoś by stawiał taką, że Wanda Półtawska jest jakby za wszystko tutaj odpowiedzialna, nawet jeśli uznalibyśmy, że jej wpływ był duży. Tak, oczywiście, że ona znała się z Karolem Wojtyłą od bardzo, bardzo dawna, właściwie od początku lat 50., że ona w tej problematyce bardzo głęboko tkwiła, że między nimi była bardzo duża syntonia, bardzo duże porozumienie, ale tu trzeba wziąć pod uwagę przynajmniej jeszcze kilka czynników, że po pierwsze jest całe środowisko ludzi, którzy w jakiś sposób stoją za tym, co się ukazało w Miłości Odpowiedzialności najpierw, a później w katechezach środowych papieskich. To znaczy cała koncepcja małżeństwa męża i żony, kobiety i mężczyzny. Przecież musimy tu powiedzieć o Jerzym Ciesielskim, słudze Bożym. Jeśli my weźmiemy jego pisma, a one są dostępne, to widzimy, że szereg rzeczy, szereg jego doświadczeń, które on spisywał dla siebie i którymi dzielił się z Karolem Wojtyłą, potem znajdują się na kartach Miłości i Odpowiedzialności. Przecież musimy wziąć pod uwagę, że te wykłady monograficzne, które Wojtyła prowadził na Kulu najpierw, a które później zaowocowały Miłością i Odpowiedzialnością, brały się również z całego jego ogromnego doświadczenia duszpasterskiego, między innymi z czym to środowisko studentów, rodzinka wujka Karola, którzy potem zawierali ze sobą związki małżeńskie, którzy przychodzili do niego się radzić, którzy się nim dzielili. Chociażby zupełnie nieznana postać Aleksandry Ludwikowskiej, która jest jakby łącznikiem między tymi dwoma odrębnymi dosyć światami, to znaczy światem Wandy Półtawskiej, a światem środowiska. Ona właśnie, jakby jej osobista, rozmawiałem o jej osobista droga, też i rodzinna, to jest droga znaczona miłością i odpowiedzialnością. Więc Wojtyła korzystał z bardzo wielu źródeł i z bardzo wielu doświadczeń. Natomiast wpływ Wandy Półtawskiej, jakby ich relacja, no też był bardzo znaczny, bo przecież ona organizowała jego kontakty na przykład ze środowiskiem lekarskim. Ale ja bym powiedział, tak na mój gust, na moje wyczucie, że to doświadczenie rodzinności, że zastanawiałem się, skąd Wojtyła tak dobrze wiedział, co jest w sercu kobiety, co jest w sercu mężczyzny i w jaki sposób oni ze sobą dochodzą do porozumienia. To raczej on te doświadczenia osobiste brał właśnie ze środowiska. Natomiast od Wandy Półtawskiej on na pewno, on brał chyba pewną głębię duchową. Jedną rzecz bym chciał podkreślić, że w pismach, które nam są przekazane poprzez Beskidzkie Rekolekcje, on mówi o tej więzi, że mówi, Duśka była w Ravensbrück za mnie. Tak? To znaczy, że dla niego miało ogromne znaczenie, że przyszła do niego kobieta, do konfesjonału, która przeszła przez straszne doświadczenie obozowe, przez doświadczenie, które na pewno wywarło wielkie piętno na jej osobowości, również na jej kobiecości. I że wtedy, kiedy on w czasie okupacji żył i jednak omijało go niebezpieczeństwo, wtedy byli inni ludzie, którzy cierpieli. I ona cierpiała jakby, on to mówi, ona cierpiała za mnie. To zresztą chyba nie jest jedyna taka postać w życiu papieża. Jan Paweł II bardzo często wracał do tego, że za niego, tak, za jego biskupstwo, za jego kapłaństwo, za jego papiestwo wreszcie, cierpią inni ludzie. Ja bym raczej powiedział, że to Wanda Półtawska niosła przekaz Karola Wojtyły na temat małżeństwa i rodziny, że ona podawała go dalej. Ja rozmawiałem z nią niedawno i przyznaję, że nie była to łatwa rozmowa, bo ona nie jest łatwą rozmówczynią. Jak to ktoś ładnie powiedział, ją trudno jest lubić, natomiast nie sposób nie kochać. To znaczy ona jakby dąży zawsze do konfrontacji z tym, z kim rozmawia, jakby ciągle go próbuje, jakby ciągle no jest taka kolczasta, można powiedzieć. Ona potrafi wręcz powiedzieć, ja ją pytam właśnie o teologię ciała. Mówię, czy pani może mi powiedzieć więcej o teologii ciała, bo ten termin pojawia się przecież w Beskidzkich Rekolekcjach, że wyście o tym rozmawiali z Wojtą. On mówi, pan nic nie wie, prawda? Niech pan się nauczy tego, niech pan przeczyta miłość, odpowiedzialność i wszystko pan będzie wiedział. Także ona tak, nie jest prosta w tym kontakcie, ale z drugiej strony ona jak mówi o mężczyźnie, o kobiecie, to ona przekazuje ten obraz Wojtyłowy. Z tym, że bym powiedział, że jeszcze jakby bardziej urealniony. To znaczy Wojtyła w gruncie rzeczy optymistycznie patrzy na mężczyznę i kobietę, na ich związek. A ona patrzy bardzo realistycznie. To znaczy wie o wszystkich bólach, które z tym się wiążą. Można powiedzieć, posługując się terminami Ojca Świętego, że Jan Paweł II ma jednak to spojrzenie takie bardziej naznaczone tą wizją sprzed upadku. Tak. A ona jak gdyby ma pełną świadomość upadku. Tak. I mnie się wydaje, znaczy ja nie wiem, czy nie popełniam tutaj pewnej niedelikatności i nadużycia, bo naprawdę czuję, że nie wolno jakby wchodzić w pewien obszar jej wnętrza. W tym wnętrzu jej, na tyle na ile ona nam to pokazała w Beskidzkich Rekolekcjach, wątek obozowy jest bardzo ważny. To znaczy ona doznała tam, zobaczyła jakieś dno upadku człowieczeństwa. I zobaczyła, ona tam mówi, brutalność mężczyzn. To znaczy tych mężczyzn odartych z jakiejkolwiek delikatności. Mężczyzn, którzy krzywdzili straszliwie. I to na pewno, i ona do dziś mówi, że mężczyźni są niewierni, mężczyźni nie wywiązują się ze swoich obowiązków ojcowskich, mężczyzna to, mężczyzna tamto. Po prostu chłopcy są niegrzeczni, mówiąc krótko. Tak? Boleśnie rzecz ujmując, trzeba powiedzieć, że tak bardzo często jest. Tak jest, tylko że ona ma rację. No właśnie na tym, że ona ma rację polega. I to jest problem. To znaczy, jeśli ona mówi o pięknie czystej miłości i jeśli ona mówi o tym, jak wielkim złem jest antykoncepcja, to jeśli ktoś chciałby z niej robić takiego dzisiejszego Berię Jana Pawła II, to bardzo proszę naprawdę pomyśleć o całym jej życiu, o całym jej życiorysie. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, na przykład ona mówi tak: nie mam zdjęć ślubnych z moim mężem. Oni nie mają zdjęcia ze ślubu. Mają tylko już po ślubie, już po sakramencie, po zawarciu związku małżeńskiego. Mówi, za to mam zdjęcie z jubileuszu 50-lecia, gdzie byli u Jana Pawła II. I dlaczego o tym mówię? Bo ten związek ich, Andrzeja i Wandy Półtawskiej, przetrwał, jest stały, wierny, może niełatwy, owocujący 4 dzieci i 1 w niebie, tym pierwszym. I ja niedawno czytałem wspomnienie byłego więźnia właśnie Auschwitz, którego 3 związki się rozpadły, bo on sam mówi, ktoś z obozu jest bardzo trudny, jest naprawdę strasznie trudny, jest człowiek tak poraniony, że żyć z nim jest naprawdę bardzo ciężko. Więc weźmy tutaj też to pod uwagę, że Wojtyła był jej kierownikiem duchowym, więc Wojtyła ją i właściwie ich małżeństwo przeprowadził i my naprawdę nie wiemy, do jakiego stopnia scalił jeszcze, tak, że ono przetrwało i wydało piękne owoce. W Beskidzkich Rekolekcjach jest taki fragment, kiedy Karol Wojtyła, jeszcze nie papież, kiedy Wanda Półtawska informuje go o tym, że jest chora, mówi do niej: idź do Andrzeja, idź do męża, czyli dla takiego człowieka, który nie przeżył tego wszystkiego, sytuacja dość szokująca, że ksiądz musi powiedzieć żonie, żeby powiedziała mężowi o chorobie. No ale to też wielkość Karola Wojtyły, który potrafił to nie tylko powiedzieć, ale też zrobić, żeby tak się działo. Tutaj dotykamy jakiejś wielkiej tajemnicy. Wandę i Andrzeja Półtawskich połączył sakrament małżeństwa. Mam takie poczucie pewne, że było jakieś, że musiało być napięcie między wymiarem ludzkim ich związku, a wymiarem nadprzyrodzonym. I to powoli jakby schodziło się. I Wojtyła odgrywał tę rolę scalającą. Bo ona po tych wszystkich doświadczeniach obozowych, ona po tym, kiedy, nie zapominajmy przecież, robiono eksperymenty na niej. Eksperymenty, że się w ogóle można nazwać, prawda, jakieś pseudo-eksperymenty. To znaczy traktowano ją jako królika doświadczalnego. To jest kobieta. Mężczyźni przechodzą takie rzeczy ciężko, ale kobieta jest samą wrażliwością. Kobieta, która jest sprowadzona do roli przedmiotu, zniewolona w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jakie to musi wywrzeć znaczenie na jej psychice. I jednak potem ona już 3 lata po wyjściu z obozu zawierają związek małżeński i scala ich sakrament, ale ona ciągle szuka. Przecież ona pisze w Beskidzkich Rekolekcjach, że ona ciągle, będąc w Krakowie, szukała. Przecież pisze o rozmowie swojej z Gołubiewem, który szukała wszędzie u różnych ludzi pomocy. Kto by ją zrozumiał? Nikt jej nie rozumiał. Nikt nie rozumiał jej cierpienia. I ona spotyka Gołubiewa i mówi mu różne rzeczy, a on stanął na środku ulicy i mówi, bo wy wszystkie z Ravensbrück jesteście wariatki. A ona odwróciła się do niego i mówi, a ty jesteś idiota. To jest cała Wanda Półtawska, prawda? Ale mówi, że potem po kilkudziesięciu latach Gołubiew, czy nawet tam po 20 latach czy coś, Gołubiew przyznał jej rację. Nic nie rozumiałem, mówiłem idiotą, tak? Także tam coś rozgrywa się niezwykłego wtedy między nimi i ten sakrament zaczyna ich spajać i pracować. I teraz pojawia się Karol Wojtyła, który staje się jej przewodnikiem duchowym, staje się jej bratem w wymiarze duchowym. I również przyjacielem Andrzeja. Wielkim przyjacielem Andrzeja. I coś takiego się dzieje, że po prostu oni zaczynają oboje rosnąć do góry. Ja mogę powiedzieć, że miałem takie wrażenie po rozmowie z Wandą Półtawską, że to jest osoba, która w jakiś sposób przypomina Matkę Teresę z Kalkuty. Matka Teresa z Kalkuty nie miała łatwego charakteru. Oj nie. Była osobą, myśmy na nią patrzyli z daleka, jako tą miłosierną i tak dalej. Owszem, ona właśnie, jeśli widziała ludzkie cierpienie, jeśli widziała ludzką nędzę, no to ona się nad nią pochylała. Ale jeśli widziała, że ktoś jest jakby wybrany, że są mu dane łaski, to ona od niego wymagała. I Wanda Półtawska to samo. Ona od razu ludziom stawia wymagania. Ona od razu ludzi próbuje. Ona mówi od razu, ty masz to, tu się nie douczyłeś, tu u mnie byś nie zdał egzaminu, tu masz to, tu masz tamto, prawda? Ale mam też wrażenie, że ona to robi dla dobra tego człowieka. Ja słyszałem różne negatywne zdania o Wandzie Półtawskiej. Natomiast z jej ust w ciągu godzinnej rozmowy nie usłyszałem ani jednej negatywnej opinii o kimś. Choć rozmowa była trudna, przyznaję. Paweł Zuchniewicz, wojtylolog, a dokładnie autor bardzo wielu książek o Janie Pawle II, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.